Cześć, witamy Was bardzo cieplutko. Dzisiaj zapraszamy na ekspresowy filmik, w którym pokażemy, jak wykonać te niesamowicie zdrowe, pyszne chipsy, alternatywa dla tych zrobionych z tradycyjnych ziemniaków. Patrzycie w tym momencie na kawałki jarmużu, które został upieczony w piekarniku. I jarmuż jest bardzo ciekawą rośliną, na którą mamy teraz sezon. Znajdziecie ją bez problemu w ogródku naszej babci, dziadka albo też na straganie, gdzie kupujecie zazwyczaj warzywa i owoce. Możecie przygotować go w szejkach, czy też w jakichś innych napojach, w sokach. Albo możecie właśnie zrobić też z nich takie chipsy. Jarmuż jest bardzo bogaty w witaminy A, witaminy C, oprócz tego wapno, w żelazo, witaminy B, magnez. Także jest to bogactwo witamin, minerałów, które mają dobroczynne działanie na naszą skórę, włosy, paznokcie. Nic innego, tylko zajadać. Smacznego! Zaczynamy od przygotowania naszego jarmużu. Ja tutaj mam taki organiczny z farmy Gowiera. I zaczynamy od tego, że po prostu kilka kawałków myję pod bieżącą wodą i osuszę. Zanim pokażę Wam, jak zrobić chipsy, muszę powiedzieć, że włączyłam piekarnik na 160 mniej więcej stopni i on już się rozgrzewa. Mam też przygotowaną tackę, w której włożyłam papier do pieczenia i będziemy potrzebowali jakiegoś oleju. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest olej kokosowy, wtedy chipsy będą miały troszeczkę słodszy, delikatny posmak. Fajnym też, no, klasycznym rozwiązaniem jest najzwyklejsza oliwa z oliwek. I jeżeli chodzi o przyprawy, to najzwyklejsza sól, najlepiej morska. Albo jeżeli lubicie na przykład chili, to mogą być to takie pestki chili, albo jakieś inne mieszanki warzyw. Tutaj mam olej kokosowy roztopiony wcześniej. Delikatnie go tutaj rozprowadzam na tym papierze w liście jarmużu. Chodzi o to, żeby oddzielić je od tej łodygi. Mniej więcej równe kawałki jarmużu. Później też skraplam odrobiną oleju. Mogę też tak delikatnie, tak powiem, smalować. I ja zasugeruję się tym, co wyczytałam na opakowaniu takich sklepowych właśnie chipsów z jarmużu. I dodam do nich odrobinę soli i odrobinę cynamonu, co doda takiego troszeczkę właśnie bardziej słodkiego smaku. A teraz wymieszę. I wkładam do piekarnika na mniej więcej 10 minut. Musicie obserwować, bo liście bardzo szybko się palą, a my nie chcemy, żeby były spalone, tylko żeby były chrupiące. Po mniej więcej 10 minutach nasze chipsy już są gotowe. Chrupiące. Pyszne. I zdrowe. Smacznego. I koniecznie dajcie mi znać, czy spróbowaliście też przygotować je w domu. Do zobaczenia!